Uprzejmość to drugie imię panów Alików. XT9. Idziemy. Ależ widza, wyprzedziłem. XT90 z ceną. Alhambra 23 euro. W którym roku? W 20 roku, grudzień. Ten przystaje na Discovery. 25 euro. Też 20 rok. 150 w dieslu. A piątka? A piątka. 25 miejskiego Jurka, 19 rok. 127 przebiegu. 190 mocy. W S czy bez S? W S. Jeszcze ta rurka stara. Q5 na radarach. Co tu się w ogóle dzieje? 23 euro. W 20 roku. 281 przebiegu. O słodki Marianie, jak niewiele. Ktoś pytał dla córeczki, jak tata kocha, to 19-20 euro zaraz wyłoży. Na 19 rok 188 przebiegu. Skodzinka 20 tysięcy z małym haczykiem, 18 rok. Ale o co tutaj chodzi, to zdziwiony jestem. Kutrujeczka 23 racze. To jest takie jak tamto? To samo. Kolejny placyk. Wszystko widzę. Wiadomo, że widzę. Dzień dobry, dzień dobry. Mondas ST. Jakaś wersja z panoramką, przyjemna. Erka. Właśnie roczniczek. Dwudziesteczka, chociaż dziewiętnastka. Dziewiętnastka, a szukam. A wiercę, a patrzę, a rzucam okiem. Żeby tam jaki przebieżek. Nad podwyrurce, podwyrurce już pięknie. Zapytam, czy nie sprzedana przypadkiem. Bezwypadkowa z serwisami Air Design, jednak 150-konna. Wysłałem widzowi foty. Zobaczymy, czy 156 przebiegu około. Zobaczymy, co widzą na to. Czekamy spokojnie, nie stresuj, nie nerwowo. Andrzeju, nie zdenerwuj się. Spokojnie, fotki poszły. Gorzej już nie będzie. Szukam dla widza X-a. 11-12 rok, 1.6 benzynie. Tutaj mamy 14 rok, nie wiem, czy kolor spasuje. Mieliście 1.6 benzynowy, reszta były 2 litry. O kurczak! Ten wyjątkowo czysty, faktycznie. Co tu się odpierdzielasz? To nie chcę. Ty, wyrwę sobie bicka. Ja pierdzielę pierwszy raz. Pierwszy raz mi blokuje. Potem się zajmiemy tą roletą. W ogóle będzie panu pasował kolor, bo wiśnia, proszę ja ciebie. Ale grzany fotel w 1.6, rzadkość. Grzane radio. 170 parę przebiegu, mówił, 180 może. Nieumordowany. Fotele przyjemne. Zostałem foty, zobaczymy, czy się ogarnie. Szukam dla widza X-a, 11-12 rok, 1.6 benzynie. Tutaj mamy 14 rok, nie wiem, czy kolor spasuje. Mieliście 1.6 benzynowy, reszta były 2 litry. O kurczak! Ten wyjątkowo czysty. Tak sobie tutaj, brzydki strasznie,
Ten perku perk. Taki ładny, prosty, elegancki. Pan czwórka. A cóż to za kolor? No tak. Kolor zobowiązuje. Ostatnio ktoś pytał o hybrydy. Czy są w mątku? Człowieku, mówię. Przerzucamy się hybrydami. Kolor. Jest dziury, są czy smród? A no tak. Palący kierowca, no tak, 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 tak. Masz fajny, bo tu stoi 220 Peugeot, no. Ale bez tego elektrycznego panela pod sterowanie jest. A widzisz. No ale to się zachwa tam, to wiesz co zabiera się. Mondas fajny. Posłuch, chyba że rana ult. Manualna konwers nawigacja, ciekawa sztuka. 13 rok. Chłopak. Parkowanie przód, tył, ksenon. Dobra. Teraz zerkam z ciekawości, bo zaraz mniej fajnych mątków na dzielnicę tu wbiję. Jeszcze wypasiony, coraz mniej tego. Nie ma ksenona, zwykła lampa. Sobie tutaj brzydki strasznie. Chcę ten perku perk. Taki ładny, prosty, elegancki. Pan czwórka. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić